Schneider Electric wraz z Fundacją Digital Poland opracował raport Elektryczność 4.0. Właściwie to jest już druga edycja tego raportu w tym roku. W tym raporcie zapytaliśmy 430 firm na temat wpływu wzrostu kosztów energii na ich działalność. Odpowiedź była jednoznaczna. Blisko 90% małych i średnich przedsiębiorstw powiedziało nam, że ich rachunki za energię wzrosły ponad 160%. Duże firmy mówią, że ich rachunki za energię wzrosły 90%. I teraz tak, krótkoterminowo te firmy sobie z tym poradziły. Przerzuciły te koszty, koszty wzrostu energii na konsumentów, podnosząc ceny za usługi i produkty. Długoterminowo firmy myślą o własnej generacji, ze względu na to, że muszą pozyskać bardziej optymalne kosztowo źródła energii. No i takim najprostszym, najtańszym rozwiązaniem jest instalacja fotowoltaiczna, ze względu na to, że technologia jest ogólnodostępna i jest dość mocno wspomagana przez różne programy finansujące. Jeżeli firma decyduje się na budowanie instalacji fotowoltaicznej, to jest dość duży koszt, przynajmniej tej początkowy. I tutaj mamy, taka firma może sobie podpisać umowę na dostawę energii, to są tak zwane umowy PPA, Power Purchase Agreement. Polega to na tym, że jest wytwórca energii, który buduje najczęściej na terenie tej firmy farmę fotowoltaiczną, finansuje tą farmę fotowoltaiczną, a klient kupuje na bazie podpisanej umowy tą energię, odkupuje od tego wytwórcy. Niezależnie od tego, jaką inwestycję planuje dana firma czy inwestor, czy to jest farma fotowoltaiczna czy wiatrowa, warto zawsze przeprowadzić audyt energetyczny, dlatego że na podstawie tego audytu jesteśmy w stanie wyskalować tą inwestycję i określić najbardziej optymalną stopę zwrotu z tej inwestycji.